Witajcie z tej strony Agribox. To jest nowa seria na tym kanale i pierwsza, która będzie powinna długo trwać. Więc w pierwszym odcinku pokażę wam moje gospodarstwo. Oczywiście dwukołówka. Ursus 1614 z Mokrzyna. Neb Holland 5640 z turem MX. Idziemy tutaj. Osprzęt MX do ładowacza. Paszowóz Canon. Tu przejdę. Widu do Belka MX-a i widu do palet. Tu mamy pług Kuna 5-skibowo-obrotowy. Spiraczkę Menegle, którą będę wykorzystywał pewnie tylko do kukurydzy. Włożenia. Drabiarkę Kuna. 8,2 metra chyba. Beczkę Meprowet. Rozrzutnik obornika Orion. SIP Orion 1120. Przytep Auto Sander 47. Bibarteo. I przytepa Farmtech. Siewnik z agregatem uprawowym Kuna. 4-metrowy, fajny. Kultywator Unia Kombi. I taki przed siewem, żeby można zrobić. Kultywator sierniskowy. Rolmako. I teraz tu dużo maszyn mamy. Owiarka do Belmetalfacha. Siewnik do kukurydzy i słonecznika Kwernelanda. Opryskiwacz Biarski. Rozsiewacz Rauch. Prasa Krone, Variopak, Ursus 360 na wąskich kołach, kosiarka Class Disc 3450, przetrząsacz Vico, zapomniałem tego modu na kasę odjąć, Vico Fanex 604 i ładowarka Kramer. Już chwila, muszę wyjść stąd. Zamknął. O, i tu beczka na wodę Agram, 5000 litrów, jak się nie mylę. O, i tu mój kombajn. Forschmidt E514. Taka ciemnozielony kolor. I cóż. O nie, co się stało? Co się stało? Aż dziwne. Chyba wszystko już wam pokazałem. Chyba tak. Myślę, że to seria się spodoba. Zostawcie łapeczkę z tuba. I mam pomysł. Jak będzie pod pierwszym odcinkiem 15 łapek w górę i pod drugim 15 łapek w górę będą odcinki z kamerką. Co wy na to? Napiszcie w komentarzach, czy tak, czy nie. Więc myślę, że film się spodobał. Na razie.